No witam. No cześć. Napięta atmosfera tam u ciebie. Czy wszystko układa się tak jak chcesz? No, w gruncie rzeczy wszystko gra. Rozumiem. Uważasz, że ci biedni ludzie dostają to, na co zasłużyli? Wiesz, ja wyznaję definicję, którą kierował się Lobo, nie? Nikt nie jest bez winy. Próbuję ci pomóc. Ta gra, którą toczysz, wiesz, że nie przynosi nic dobrego ani tobie, ani innym. To, jak pogrywasz, nie świadczy dobrze o twojej szczerości. Planujesz przeciągać tę całą swoją żałosną szopkę. Naprawdę wierzysz, że jestem prawdziwy? Sugerujesz, że mam aż tak nasrane we łbie. A, i właśnie to jest cały twój problem. Czy potrafisz odróżnić rzeczywistość od fikcji? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ale Mike, tą latarnię to podejrzewam, że widzieli wszyscy sąsiedzi w promieniu kilku kilometrów, więc... Skradanie się na poziomie... Jeszcze w sumie nie wiem jakim. Czy coś tu znajdziemy? Bo Solid Snake to cię nie szkolił. Był jeszcze. O, tam coś jednak jest. Zerknijmy jeszcze. Aha, tutaj nie ma jak wejść. Totem. Że raczej byśmy to zauważyli.
otwarte. Kurczę, niepotrzebnie wchodziłem, tam jeszcze była tabliczka, z tego co widziałem na budynku. Przy okazji sprawdzę, czy da się stąd jeszcze wyjść. Mam nadzieję, że tak. W końcu drzwi są otwarte, więc... Dobra, tu coś było. O, właśnie. Bosko. Wylądowałem w najbardziej posranym miejscu na Ziemi. Super. No, zakaz wstępu. Aha, czyli to nie była żadna wskazówka. Pytanie, czy nie zostawiliśmy czegoś góry. Dobra, w którą stronę mamy tutaj tuptusiać? Tak nie do końca jestem pewien. No, tu jest za mną. Tam coś się świeci. Ale jeszcze nie wiem, jak się tam dostać. Że nic to w gruncie rzeczy nie widzę, a... O, jest kolejny totem. Totem straty. Tylko nie do końca jestem pewien, kto to był. Odmiana. Tylko że w gruncie rzeczy to zrobiliśmy takie kółeczko. Kolejne pismo. Dziwne. Tak po prostu ich wyrzucili. Będziesz potrzebować zatyczki do nosa. Ci goście strasznie śmierdzą.
tu wychodzimy na zewnątrz. Czyli po prostu mieliśmy dwie drogi dojścia. Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Tam są tylko drzwi, więc raczej nic tu nie zrobimy. Tak. Tu są tylko drzwiczki. Czy coś tutaj znajdziemy? U góry jest jakieś wejście, albo zejście na dół. Dobra, to pozostaje nam skręcić tu. O, jakaś tablica. Patrz na to. No patrzę, chociaż nie wiem, do kogo mówisz. Sanatorium Blackwood Pines. Bardzo chciał zajrzeć do środka. O kurde, patrz na to. Karty zegarowe. Do kogo ty gadasz? Teraz tak, możemy wyjść tu, iść tu. Jakiś aparat fotograficzny. No dobra. Kurde, znowu 50 pomieszczeń. Tu coś leży. Jakaś gazeta. Ha. Kłopoty na górze Blackwood. Zaatakowany dziennikarz. Przyszliśmy, więc pozostaje nam iść tylko tu. Tu drzwi są zamknięte, teoretycznie. Szczurek sobie przebiegł. Jakieś stare akta. Raport medyczny na temat stanu zdrowia górników. Rozpoznania wstępne. Leczenie. Aha. Ktoś próbował ugryźć doktorka. No dobra. My tu ptusiamy niżej. Tego typu ośrodki w grach robią klimat. Uwielbiałem szpital w Parasite Eve. Świetna gierka swoją drogą. Czy coś tutaj leży? Chyba nie. Zostają tylko drzwi. Chyba to wszystko. O kurde. Ochyda. No spoko, maczeta.
Co tu się działo? No mnie nie pytaj. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Coraz ciekawiej. Tu nic nie ma. Kurczę, przydałyby się totemki. Bo to zawsze troszeczkę ułatwia dokonywanie wyborów. Tu był totem z psem. I on nie nastawiał jakoś do agresywnego zachowania. Jakieś... To jest... Znaczy... Co? Kto? Kto by do licha... Pewnie ci górnicy badani. Tutaj już nic nie widzę. O, piesek. Odpowiedz natychmiast. Należy za wszelką cenę trzymać reporterów i innych węszących z daleka. Telegram. Chyba rozumiem, czemu nie chcieli, żeby prasa tu węszyła. No tak. U górników podejrzewano obrazy psychiczne. To by było chyba na tyle. Siema Kostek. Przy atakach psów nie należy uciekać, trzeba o tym pamiętać. Celować w nos jak coś. O. Tam coś leży, ale... No tak, przez okno nie możemy wejść. No i myszka jakaś. Aha, no to jest to krzesło. My to krzesło tutaj widzieliśmy przez okienko? Nie, no tam coś na stoliku. Podnosiliśmy, powinno się ten już nie odznaczać. Tu chyba... Tak, tu byliśmy. No to... Mamy coraz mniej możliwości, że się tak wyrażę. Jakaś rąsia. Ale co mamy tutaj? A to miejsce robi się coraz ciekawsze. No jakiś łeb. W słoiku. Tu pewnie drzwi są zamknięte. Kurwa, naprawdę? Mam teraz szukać tej jebanej karty? No a to wygląda. A to co, prosektorka, tak? Śmiertelne rany, szarpane gardła. Zaatakowany przez jednego z pacjentów. Hmm.
się najmniejszym poświadczam, że zajmowałem się zmarłą, począwszy od 8 marca 1951 roku do 24 lutego 1952. I widziałem ją żywą po raz ostatni w dniu 24 lutego 1952. Przyczyny śmierci: ciężkie rany szarpane brzucha, obrażenia wewnętrzne w obszarze jamy brzusznej, utrata krwi w wyniku obrażeń. Ciało zostało znalezione dopiero 6-8 godzin po śmierci. Fragmenty jelit i nerek zostały najprawdopodobniej spożyte przez napastnika. No to nie wąsko. Można rzec, niezły zgryz. Joker. Sprawdźmy to. Tyle tylko, że interesuje mnie jeszcze ta rąsia. Czy jest z nią coś związane? Zaraz, chwila. Moment. To ty mnie karmił? Tu jest wskazówka. Kurwa! Co ty chcesz zrobić? Otwórz silną tutaj palce. Palce jeszcze mogą ci się kiedyś przydać. Spróbujmy je otworzyć. No, mieć palce, nie mieć palców. Dobra, ale tą kartę to chyba zabieramy ze sobą. No właśnie. No tak, i kolejny labirynt pomieszczeń. Tu nic nie ma. Pomijając brudu syfu. Syf, kiła i mogiła. Znowu mamy tego kulejącego jegomościa. Okej.
No proszę, psycholubił sobie gniazdko. No. Brudne, małe, ciasne, ale własne. Czy coś tutaj będzie? Nic. Aha, no tu schodzimy na dół. Co? Tak, znowu tutaj. Póki co Mike ma najbardziej przerąbane. Tu? Tak, tu. Spokojnie, mały, spokojnie. Spokojnie. Dobra, psina. Dobry piesek, tak jest. Spokojnie. No, dobry piesek, tak. Hej, mały, podoba się? Tak? Każdy potrzebuje trochę miłości, co? No dobrze. Psiaka mamy z głowy. Myślę, że nie będzie nam zagrażał. Tyle tylko, co dalej. Chyba nic tutaj nie ma. Tu się coś w skrzyni świeci. Jest tak wielkie pomieszczenie, że może coś naprawdę... O, coś tam na beczce było. Więc tamte cygara. Nie jestem zwolennikiem palenia, więc je zostawimy. Może dzięki temu wilki się nażrą i odpuszczą. Zawsze to jakiś plan. Tutaj, ale pewnie drzwi są zamknięte. No kto mógłby to przypuszczać? O? Jebany świr. No, co my tu mamy? Kurtałęcję. A tam rewolwer. No, jaj. Mam cię. Czy nabity. Tak jest. Dobra. Spokojnie, mały. Spokojnie.
każdy potrzebuje trochę miłości, co? Powtarzasz się. No to co? Strzelanie w... To nie jest dobry pomysł. Podejrzewam, że siłowo moglibyśmy taką kłódkę rozwalić, ale... Wróć. Nie, tu nic nie ma niestety. Gra mnie zrobiła w balonika. Żeby zejść na dół. Przeszukać górę. Totem. Totem śmierci. Czyli nie odpalać zapalniczki w pomieszczeniu najprawdopodobniej gazowym. Co mamy tu? Dobra, ale tam było 30 kart. Czyli na jedzeniu butów się nie skończyło. No, człowiek w ostateczności, jeżeli chodzi o przetrwanie, to zrobi wszystko w gruncie rzeczy. Także nie ma się co widzieć, nie ma się co dziwić. Teraz tak, wejście albo tam, albo tu. Czyli tylko, że tutaj chyba właśnie nic nie ma, jak zwykle. Kurczę, mogliby kiedyś zrobić, że coś tu będzie, tylko pewnie wtedy to pominę, bo pójdę dalej, wychodząc z założenia, że pewnie tam nic nie ma. Zamknięte. Okej. No czy to... Tak. To nie był dobry pomysł. Zamknięte! Kto to zamknął? Cholera, naprawdę mocno pojebane rzeczy się tu dziś dzieją. Nie mogę uwierzyć, że Josh nie żyje. A ja bardziej w to, jak umarł. Chodzi mi raczej o to, że mogli się pomylić. Co? Może trzeba było iść do tej szopy i zobaczyć, czy to prawda. Nie wiem. Kurwa, są rzeczy, których po zobaczeniu nie da się już nigdy więcej odwiedzić. Tak, chyba tak. Ale trzeba sprawdzić, żeby być pewny. Ja tam im wierzę na słowo. O, coś tu leży. Farba? Farba? Jeszcze świeża. Tu jest chyba totemik. Tak. Ups. Czyli u
odzyskać skarb? Ta! Siekiera! Od razu jakoś lepiej się czuję. Zamknięte! Weź, rozwal te drzwi, dobra? Hej, moment, jak zaczniemy robić w drzwi, to ten przyjemdziaczek nas usłyszy. A masz jakiś lepszy pomysł? Nie wiem. A może... Patrz! Co? Okno. Świetnie, Matt. Szkoda tylko, że zmieści się tam co najwyżej moja pomadka. Nie, chodź. Nie wciśniesz się tam, wielkoludzie. Ja nie dam rady, ale ty tak. Odbiło ci? Chcesz wcisnąć mój tyłek w taką dziurę? W ciasne jeansy jakoś dajesz radę go wcisnąć. Że co, proszę? To talent. Nie, nie ma opcji, Mondralo. Znając życie, ten psychol siedzi sobie właśnie pod tym oknem i tylko czeka, żeby zrobić ze mnie pina kolanę. Okej, okay, w porządku. No tak, wezmę zamach i jak nie... Po prostu to zrób! Kobiety. Porąbał drzwi z tektury. Co jest grane? To jakieś szaleństwo. Byliśmy tu ledwie kilka godzin temu. To się musiało stać niedawno. Co tu się kurwa macie dzieje? To musiał być ten gość. Ten, który złapał Chrisa i Ash i Josha. Musi wiedzieć, że to jedyna droga ucieczki. Nie mów tak. Zobacz, oczywiście ktoś musiał przesunąć wagon. Ale nie jest aż tak daleko, nie? Doskoczysz? Jestem dobry, ale nie aż tak. Mimo wszystko dzięki. Matt, skoro nie dasz rady przeskoczyć, to co my teraz zrobimy? Nie mam pojęcia. Boże, wszystko tutaj jest totalnie powalone. Mam wrażenie, że dobrze wiedzieli, co. Naprawdę niezły Saigon. Straszny bajzel. Ta stacja już wcześniej to był szrot, ale teraz... Hej, patrz! Wieża przeciwpożarowa. Te Magellan może by tak uruchomić kolejkę i stąd pryskać, zamiast gapić się na mapę, he? Jakie milutkie. Cofam suba. Cofam suba. Super. Nie ma kluczyków, nie ma wagonika. Czyli nic nie wskuramy. A co z tą wieżą przeciwpożarową? Tą z mapy? No. Jest to jakieś wyjście. Może jest tam radio, telefon albo coś. W sumie powinno być, nie? Pewnie tak. Matt, musimy dostać się do tego radia! No w sumie to nie jest głupie. Możemy spróbować wezwać pomoc przez radio. Ktoś na pewno będzie w stanie to odebrać. Wow, Matt, dobry pomysł, naprawdę. Jak na to wpadłeś? Czemu jesteś taka wredna? Mamy naprawdę poważniejsze sprawy. Oj, Matt, wyluzuj. No, Matt, wyluzuj. O! Czekaj! Co tam robisz, Kisnotka? Wydostaje nas stąd, panie pustyłbie! Oh.
Proszę, co się nawinęło? Idziesz ze mną, koleżko. No i rewelacja. Złaś na dół, możemy spokojnie przejść tędy do wieży. W porządku? Tak. Dzięki. Wiesz co, może ty idź pierwszy, żeby mnie chronić? Okej. Okej, pomału. Okej. Dobra. O mój Boże. Prawie. Prawie. Chyba zaraz zemdleję. Nie patrz w dół. Okej. Okej. Ja cię kręcę. Dobrze, że już po wszystkim. Święte słowa. Czy ja wiem? O! Totemik. Totem pomocy. Co, jeśli nie zadziała? Co? No radio! Zadziała. Ale jeśli nie zadziała, to co zrobimy? Może... możemy po prostu zejść sami. Zejść skąd? Z tej góry. Żartujesz sobie? Co za problem? Przecież nie unosi się w powietrzu. Równie dobrze by mogła, przecież jest ciemno. Spoko, może nie będziemy musieli. Myślisz, że ten psychopata nam odpuści i po prostu sobie pójdzie? Zaraz. A może powinniśmy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce? Trochę przeczekać. Na pewno łatwiej będzie coś zadziałać jutro rano. Może i tak. Byle nie w schronisku. On się właśnie tego spodziewa. Najpierw trzeba dożyć rana. Czemu idziesz tam? Co takiego jest tu? Czego? Ha? No tak, to pamiętamy z pierwszego epizodu. Telefon. Wow, to telefon Beth! Myślałem, że policja przetrząsnęła całą okolicę. Wygląda na to, że go przegapili. Czyli dalej nie możemy iść. Co to dźwięki? A coś tu się... miga, kolejny totem. Totem pomyślności. My chyba mieliśmy unikać skarb. Bądź teraz podwójnie ostrożna, Anne. Tak jest, Matt. Jeśli mam coś do powiedzenia, wolałabym nie kończyć tego uroczego wieczoru z padnięciem w przepaść.